Ojciec wraca po ciężkim dniu pracy. Zmęczony, poddenerwowany. Jego córka czeka przy drzwiach. Tato, mogę zadać ci pytanie? Ile zarabiasz na godzinę? Dlaczego pytasz o takie rzeczy? Ja po prostu chcę wiedzieć. Proszę, powiedz mi, ile zarabiasz na godzinę? Jeżeli chcesz tak bardzo wiedzieć, to proszę bardzo. 50 zł. A pożyczysz mi 10 zł? Jeśli jedyny powód, dla którego zapytałaś, ile zarabiam, jest to, że chciałaś kupić sobie jakąś zabawkę, to idź natychmiast do swojego pokoju. Pomyśl, jaka jesteś samolubna. Dziewczynka poszła cichutko do swojego pokoju i zamknęła drzwi. Mężczyzna usiadł. Był rozczarowany postawą córki. Po godzinie mężczyzna uspokoił się i zaczął myśleć. Może rzeczywiście jest coś, co córka bardzo chce kupić za te 10 zł? W zasadzie rzadko prosi o pieniądze. Mężczyzna wszedł do pokoju córki i powiedział. Pomyślałem, że może byłem za ostry dla ciebie. To był ciężki dzień i skupiło się na tobie. Proszę, to 10 zł, o które prosiłaś. Dziewczynka natychmiast się podniosła. O, dziękuję, tato. I spod poduszki wyciągnęła garść monet. Przeliczyła je i spojrzała na ojca. Czy mogę kupić godzinę twojego czasu? Zapytała. Proszę, przyjdź jutro godzinę wcześniej. Chciałabym się z tobą pobawić.